Witam Państwa ponownie i łączymy się z naszym zapowiadanym gościem, panią poseł Joanną Lichocką, posłanką Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Rady Mediów Narodowych, a w przyszłości publicystką, pisarką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałam zapytać o sprawę, którą dzisiaj chyba żyją wszyscy dziennikarze. Sprawa Sławomira Nowaka. Pani bohater wielokrotnie w tych czasach publicystycznych, o których właśnie mówiłam. Wielokrotne były publikacje na temat Platformy, na temat Donalda Tuska i związków. Przecież wszyscy pamiętamy czasy rządów PO-PSL, kiedy Sławomir Nowak miał różnego rodzaju wyskoki, najsłynniejszy ze słynnym zegarkiem. Tak, od zegarka rzeczywiście się zaczęło, od tego, że on nie umieścił w oświadczeniu majątkowym zegarka o wartości ponad 20 tysięcy złotych i wypierał się, że go ma. Potem się to szybko okazywało w różnych sekwencjach zdarzeń, że on kłamał, żona kłamała, przyjaciele kłamali na ten temat i było wiadomo, że to nie jest polityk uczciwy, mówiąc delikatnie. I ja miałam wtedy poczucie, że to, co się szeptało o tym, jak Platforma kradnie, bo przecież to była dosyć popularne przekonanie chyba w większości Polaków. Tego nie było widać w głównych mediach, ale wszyscy wiedzieliśmy, że oni żerują na państwie i nie są przesadnie przywiązani do zasad uczciwości. To ta sprawa zegarka była takim przypadkowym poślizgnięciu się w Sławomira Nowaka jak na skórce od bananów. I rzeczywiście to zachwiało jego karierą, bo to był jeden z najsilniejszych ludzi Platformy, najbliższych Donaldowi Tuskowi. Jego pozycja i możliwości działania wynikały właśnie z tego, że był prawą ręką Donalda Tuska. Nic w Gdańsku, nic w właśnie spółkach Skarbu Państwa nie mogło się odbyć bez wiedzy, bez pośrednictwa, bez jakiegoś zaangażowania Sławomira Nowaka. Dlatego te kolejne zatrzymania, bo najpierw za swoją działalność na Ukrainie, a teraz za swoją działalność w czasie, gdy Platforma Obywatelska rządziła, Sławomir Nowak zbiera kolejne zarzuty, to mnie kompletnie nie zaskakuje. Natomiast bardzo jestem ciekawa, co tym razem na ten temat napisze na Twitterze Donald Tusk. Oczywiście nic nie napisze, ponieważ jak rozmawialiśmy i słyszeliśmy w felietonie, jak się wypowiadał Piotr Semka, pochodzący z Wybrzeża właśnie, mówi, że Donald Tusk konsekwentnie milczy. Politycy Platformy, którzy wcześniej bronili Sławomira Nowaka, również się powoli wycofują. Natomiast Piotr Semka zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz, mianowicie na początki kariery Sławomira Nowaka, człowieka, który się pojawił jako taki nowoczesny polityk, gdzie zwrócono na niego uwagę. On oczywiście był przy liberałach całe życie. Był również, jak mówił redaktor Semka, osobą, która się była zaangażowana w Ministerstwie Transportu. To nie było tak, że on nie wiedział, o czym mówi. Mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który po prostu w pewnym momencie uwiodło go chyba to, że można być bezkarnym, że można robić wszystko i cokolwiek by Platforma zrobiła, to i tak zostanie to przyjęte. Tak przez dłuższy czas przecież było. Ja uważam, że Sławomir Nowak nie został uwiedziony przez taką pokusę, tylko uważam, że to był człowiek, który z całym cynizmem podchodził do polityki, podobnie jak jego patron Donald Tusk. Tam nie ma idei, tam nie ma jakiegoś programu, który jest nastawiony na to, żeby zmieniać Polskę, żeby coś robić dla ludzi. Tam jest zadanie, jak formacja, jak grupa kumpli ma się ustawić. Jakie zrobić biznesy, kogo, gdzie poukładać, żeby było z tego można korzystać. Ja pamiętam jedną z pierwszych decyzji Sławomira Nowaka. Był kontrakt, gdyby został ministrem sportu, był kontrakt dla zaprzyjaźnionej, raczkującej chyba jeszcze wtedy firmy PR-owskiej na tak zwany rebranding ministerstwa. Nagle postanowiono wydać ciężkie miliony na zmianę nazwy ministerstwa, szyldów, tabliczek, wizytówek, projektów graficznych. To oczywiście był pretekst do zarobienia dużych pieniędzy. Bardzo jestem ciekawa, czy tam też były jakieś prowizje za taki kontrakt z ministerstwem. A jeżeli już mowa o zarabianiu pieniędzy, powiedzieć wyraźnie, Sławomir Nowak według tych zarzutów pobierał haracz za to,
że pomógł załatwić na przykład prezesowi Orlenu bardzo dobrą posadę za ciężkie pieniądze, której to posady pan Krawiec nie mógłby objąć, ówczesny prezes Orlenu, bez zgody Donalda Tuska. I teraz jest pytanie o odpowiedzialność i polityczną, i taką zwyczajną Donalda Tuska, na ile miał wiedzę, że to, że on decyduje, że na czele takiej, a nie innej spółki stoi taki, a nie inny kolega jednego z działaczy partyjnych Platformy Obywatelskiej, wiąże się z przepływem pieniędzy, z prowizją. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że to nie było nic nowego, kontrakty i poruszanie się w obszarze państwowym i zarabiania na tym pieniędzy. Ja przypomnę, że Rzeczpospolita w latach 2000 ujawniła, że firma, która była założona przez Sławomira Nowaka, a prowadzona później przez jego mamę, jak on został prezesem Radia Gdańsk, bo on na początku zaczynał karierę przecież na Wybrzeżu, ta firma zarobiła dość spore pieniądze, jeżeli chodzi o wybory w 2004 roku do Unii Europejskiej, różnego rodzaju gadżety, parasole. No to ty też tam z Platformy Obywatelskiej. Ten sam mechanizm był, nawet się posłanka, jedna z posłanek żaliła, że ona nie wpłaciła, ponieważ posłowie mieli przykazane, żeby z tych poselskich pieniędzy odprowadzić właśnie ileś tam złotych na wynagrodzenie dla tej firmy PR-owej. Ja bym chciała zapytać o coś innego, mianowicie o to, że co się działo wcześniej, jeszcze przed zatrzymaniem Sławomira Nowaka, bo przecież zapominamy, że była wcześniej afera, gdzie się pojawiły nazwiska pana K, czyli pana szefa Orlenu wówczas i pana Sławomira Nowaka i innych polityków, a mianowicie słynne taśmy USOWy. Tak jest. One też pokazały bardzo dobitnie ludziom, że to, co się właśnie tak mówiło, szeptało, że to jest no, taka grupa ludzi, którzy przeprowadzają skok na państwo, to usłyszeliśmy w tych rozmowach w Sowie. I zarówno poziom tych rozmów, jakby krąg zainteresowań tych ludzi, skupionych właśnie na tym, kto, gdzie, za ile, co tu można, komu załatwić, że grad tyle i tyle pieniędzy, że ten tyle i tyle, że pan Krawiec chce jeszcze więcej w Orlenie. To wszystko usłyszeliśmy i usłyszeliśmy to jeszcze w takim sosie strasznie prostackiego, knajackiego języka, który kojarzył się z grupami przestępczymi po prostu. Znaczy ja, jak słuchałam tych nagrań z Sowy, to miałam poczucie, że to równie dobrze mogą mówić w ten sposób grupy przestępcze. Sławomir Nowak obawiał się, na przykład Sławomir Nowak obawiał się kontroli skarbowej w firmie jego żony, prawda? Pan Dariusz, Jacek Dariuszka chciał podwyżki na swoim stanowisku, więc to też tak pokazuje, te rozmowy pokazują wnętrze, co się tam działo w środku. Tak, ale to jest też dosyć przerażające, że taka ekipa rządziła 8 lat krajem i ciągle ma aspiracje, by do tych rządów wrócić. Ja przypomnę, że niedawno za pana Sławomira Nowaka poręczyła pani wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, ręcząc za uczciwość, że przecież zna Sławomira Nowaka. Więc tutaj nie widać żadnej refleksji w tym środowisku. Politycy, ale politycy mówią tak: my nie ręczymy za jego niewinność, tylko domagamy się uczciwego postępowania, uczciwego procesu. Tak jakby już na siłę chcieli zrobić z tej sprawę polityczną, a zarzuty i to, co się dzieje, dowody pokazują, że to sprawa polityczna nie jest tak, jak usiłowano doczepić, że była to inwigilacja Rafała Trzaskowskiego. Później się okazało, że i strona ukraińska, czyli odpowiednik Centralnego Biura Antykorupcyjnego i nasze CBA, ta operację specjalną realizowało znacznie wcześniej niż były wybory. Od czasów posłanki Sawickiej, która naprawdę nazywała się Cielebąk, jak przypomnę, Platforma wie, że bronić się można właśnie zarzutami o upolitycznienie postępowań. Próbować powiedzieć własnym wyborcom, że nie, my nie kradniemy, my jesteśmy uczciwi, tylko prześladuje nas władza Prawa i Sprawiedliwości. I przez długie lata wyborcy Platformy Obywatelskiej nabierali się na to. To znaczy wierzyli w uczciwość takich ludzi jak Nowak.
To jest bardzo przygnębiające. Ja współczuję wyborcom Platformy Obywatelskiej, bo oni byli oszukiwani bezczelnie i z wielkim tupetem i przez posłankę Sawicką, i przez obronę pana teraz senatora Gawłowskiego. Przecież część Polaków głosowała na niego. Wyborcy Platformy Obywatelskiej obdarzyli go zaufaniem, zdobył mandat senatora, mając zarzuty korupcyjne no, dosyć jednoznaczne. Teraz Sławomir Nowak to jest kolejna postać pokazująca pewien model postępowania tego środowiska. I ta próba powiedzenia, że nie, to są polityczne zarzuty, no to jest to, co mówił też Sławomir Neumann na swoich nagraniach, gdzie sławił się również określeniem mieszkańców Tczewa. To Neumann mówił, że to nie ma znaczenia, żaden sąd nie skaże, żadne zarzuty nie są ważne, bo wszystko to można odwrócić. Ale przecież Sławomir Neumann się pomylił. Wystarczy przypomnieć sprawę Józefa Piniora, prawda? Gdzie jednak Józef Piroń nieprawomocnie, ale został skazany na karę bezwzględnego więzienia. Więc tutaj jednak jest zaskoczenie dla polityków, prawda? Tak, ale na przykład to, że Józef Pinior został skazany na bezwzględne więzienie, nie dotarło moim zdaniem do wyborców Platformy. Ta informacja przemknęła cichutko, nie była na pierwszych stronach ani Gazety Wyborczej, ani głównych mediów. Także wyborcy Platformy Obywatelskiej, mam wrażenie, cały czas są robieni, powiem elegancko, w pszczółkę. To znaczy, są oszukiwani i to pokazywanie w mediach sprzyjających Platformie, w tych mediach postkomunistycznych, takich postaci jak Sławomir Nowak, jako Europejczyków, liberalnych, nowoczesnych polityków, fachowców, trwa cały czas, a jest no, wielkim, wielkim kłamstwem. Równie dobrze można by tak kreować któregoś z przestępców dowolnego z aresztu. Dobrze upudrować, pokazać w ładnym świetle w TVN-ie i rozmawiać z nim tak, jak rozmawiają z politykami Platformy dziennikarze TVN-u. I to niestety spowoduje, że część wyborców Platformy ciągle będzie im ufać. To jest przygnębiające bardzo, dlatego jest tak ważna też siła mediów niezależnych, żeby pokazywać Polakom, że to wszystko jest pewien teatr. To są wszystko, to jest scenografia, a w środku, jak się widać, że to jest po prostu Sławomir Nowak i koledzy. I tu na tym musimy kończyć, niech to będzie puentą, proszę Państwa. Ja tylko przypomnę, że w tym parlamencie, w żadnym innym parlamencie nie było tylu osób z zarzutami bardzo poważnymi dotyczącymi korupcji, jak właśnie teraz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i nie są to politycy z rządzącej koalicji, tylko są to politycy Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i gościem była pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, Rada Mediów Narodowych. Bardzo dziękuję. A ja Państwa zapraszam na wszystkie archiwalne odcinki Końca Systemu, które możecie Państwo zobaczyć na www.telewizjarepublika.pl oraz w mediach społecznościowych na Twitterze i na Facebooku Koniec Systemu. I oczywiście bardzo serdecznie zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek naszego programu. Do zobaczenia.